Moim i Państwa gościem jest Agnieszka. Agnieszka jest blogerem i coachingiem inteligencji emocjonalnej. Witam Cię, Agnieszko. Cześć, cześć Bogusiu. Super, że się spotkałyśmy. Agnieszka, możesz powiedzieć, co to jest coaching inteligencji emocjonalnej? Coaching. W zasadzie tak, bo ty to przeczytałaś tam na blogu moim. Tak. Ja posiadam certyfikat inteligencji emocjonalnej, który sobie zrobiłam w takim międzynarodowym instytucie inteligencji emocjonalnej, który mieści się w Stanach Zjednoczonych. Zrobiłam to z przyczyn i dla bardziej siebie jako mamy, aby wiedzieć, jak można fajnie pracować z dziećmi, żeby im było łatwiej wyrażać swoje emocje. Później chwilę pracowałam i ponieważ ja pracowałam też w fundacji, która zajmowała się ma swoją szkołę demokratyczną i zajmowała się obozami, organizowaniem obozów dla dzieciaków, ja też tam pracowałam, to było mi łatwiej dzięki temu pracować z dziećmi jako asystent, nie wychowawca, ale jako asystent wychowawcy. To jest generalnie praca nad tym, w jaki sposób my, jako ludzie, uczeni o tym wyrażania swoich emocji. I w jaki sposób my możemy to robić, i jakie jest słownictwo, bo się okazuje, że jesteśmy też ubodzy w takim dniu. W naszym życiu jesteśmy ubodzy, jeśli chodzi o to, w jaki sposób wyrażamy się. I że mamy o wiele więcej możliwości, niż nam się wydaje, używania słów i wyrażenia tego. Tak. A jesteś też blogerem. Możesz powiedzieć, ile lat prowadzisz bloga? Bloga prowadzę około 5 lat i w zasadzie zaczęło się od tego, że zaczęłam wyrażać też siebie i opisywać trochę swoje życie, moje przemyślenie, a teraz bardziej skupiam się już na swoich podróżach i docelowo chcę pisać o podróżowaniu, bo jakby w podróże i tak wplecione jest to, co moje życie i moje przemyślenia i dlatego tak, teraz skupiam się na podróżach i na fotografii oczywiście, gdzieś tam jest to wplecione. A możesz powiedzieć, Agnieszka, co chcesz pokazać przez tego bloga innym ludziom? Co chcę przekazać? No to bardzo dobre pytanie, myślę, że moje doświadczenia i taki jest odbiór też osób, które czytają bloga, lubią mnie czytać, sprawia im to przyjemność. I myślę, że głównym moim celem jest to, żeby ktoś czytając to, nie dość, że był zainteresowany tym w ogóle, gdzie ja byłam, czego doświadczyłam, ale żeby sprawić mu radość po prostu. I to jest po pierwsze. Po drugie, to jest to, że jeśli ja mogę to robić, jeśli ja mogę podróżować i spełniać swoje marzenia, to może to każdy robić. Nieważne też, jakie to by było marzenie, jakie to jest marzenie, ale jeśli mnie się to udaje, to każdemu może się udać. I to myślę, że jest tak fajne. Plus cała oprawa, moja fotogaleria, moje zdjęcia, które robię, miejsca, w których jestem i sposób, w jaki ja podróżuję, bo on jest troszkę, może się różnić od takiego typowego podróżowania turystycznego. To jest, myślę, że bardzo ciekawe. A wróciłaś niedawno z Bali. Powiedz, jak tam było, co zwiedziłaś. Bali jest moim ukochanym miejscem. Ja nazywam Bali moim domem. Ja się No bo tam tam bardzo piszesz dobrze na czuję. Facebooku, że po 3 latach znów wracasz na Bali. Tak. Więc na Bali byłam 4 razy. W sumie spędziłam prawie 4 miesiące na Bali w sumie, bo nie podróżuję nigdy ciągiem dłuższy czas, dlatego że mam tutaj dzieciaki i łączę bycie mamą z moim hobby. Jeśli chodzi o zwiedzanie, to myślę, że polecam po prostu wejść na mojego bloga i sobie poczytać o tych miejscach, bo trudno jest opowiadać ich bez zobaczenia zdjęć i połączenia gdzieś tam miejsc z nazwami.
Tym razem ta podróż to było bardziej powrót do tego, co się zmieniło po pandemii. Bo jak wiemy, wszystko się zmieniło, jakby jest życie przed i po, życie przed wojną, po wojnie, więc dla mnie to było powrót do przetarcie szlaków, tych, które znałam, i sprawdzenie, co się zmieniło, co nie. Więc to była taka bardziej sentymentalna podróż i odświeżenie sobie Bali. I czy tak naprawdę nadal Bali jest miejscem, za którym tak bardzo tęskniłam, kiedy była pandemia. I to była przepiękna podróż, była trudna podróż, bo jednak dużo się zmieniło. Przerwę ci. Możesz powiedzieć, dlaczego trudna była ta podróż? Po pierwsze, miałam trudny lot i samo byłam chora, bo to był okres, no, 3 tygodnie temu wszyscy chorowaliśmy na jakieś przeziębienia i nie wiadomo co. Miałam gorączkę i nie wiedziałam, czy ja w ogóle wyzdrowieję. Miałam trochę, bo to nie byłam też przygotowana dobrze do tej podróży tym razem. Nie miałam jakichś dokumentów, musiałam to wszystko robić na lotnisku, było to dość stresujące. Aczkolwiek ja trochę mam, no, przez to, że też dużo już przeszłam w tych podróżach i różne rzeczy się działy, no to jakoś to A mi. możesz powiedzieć, co przeszłaś? Na O, jest przykład, tego bardzo dużo. na przykład jedną Na przykład. historię przytocz. Dobra. To jest w ogóle. Oh, dobra, to historia. Utknęłam na lotnisku w Moskwie. To jest po prostu. Cudowna historia. Po pierwsze, źle nie zdążyłam na powrotny samolot z Bali do Polski. Musiałam kupić kolejny bilet, więc spóźniłam się tak naprawdę na lot o jeden dzień, też co ciekawe. Musiałam kupić kolejny bilet i kupiłam bilet linii lotniczych rosyjskich, więc miałam przesiadkę w Moskwie. Wsiadając do samolotu na Bali, już wiedziałam, że jestem spóźniona na samolot z Moskwy do Warszawy. No i jak już wylądowałam w Moskwie, okazało się, że kolejny samolot jest dopiero na kolejny dzień. No i muszę spędzić noc na lotnisku w Moskwie, nie mając nic, szczoteczki do zębów, ja jeszcze noszę szkła kontaktowe, nie miałam okularów ze sobą, kompletnie nieprzygotowana, nie miałam pieniędzy też, no bo. No i to było takie dość śmieszne, znaczy trudne doświadczenie, no bo wszyscy byliśmy to zmęczeni, bo tam było nas 11 Polaków. Kolejny lot jest na kolejny dzień, nie mamy hotelu, no bo nie możemy wyjść spoza lotniska, bo nie mamy wiz. No i umieścili nas w business lodge i tam ja spałam akurat na fotelu do masażu, bo był na szczęście. No to takie No, rzeczy się dzieją, no to no. chociaż cię w czasie podróży pomasował ten hotel. Tak, ale wiesz, co jest najfajniejsze w tych wszystkich, bo ja to nazywam przygody i tak naprawdę to się zapamiętuje i myślę, że to jest wpisane w podróżowanie oczywiście i do tego trzeba podejść trochę tak, że zawsze się ułoży, nawet jak się Z naprawdę sytuacja dystansem wygląda. trzeba podejść zawsze do Tak, z wszystkiego. dystansem i na spokojnie. Jeśli coś się ma nie udać, to ma się nie udać. To tak miało po prostu być. To daje nam taką lekkość w działaniu też później, Takie bez takiego. przeznaczenie było. Dokładnie, i bez wpadania w panikę, a ludzi, których poznajemy po drodze, to myślę, że to jest najpiękniejsze, czego doświadczam w podróżowaniu. To są ludzie, których poznaję. I tam też poznałam sporo osób. Poznałam dziewczynę z Azerbejdżanu, która utknęła na lotnisku. Poznałam chłopaka z Peru, który też utknął na lotnisku, więc tak naprawdę to materiał na film dobry. No to może kiedyś ktoś zrobi o tobie film. No, o przygodach. Ja nie muszę być głównym bohaterem, ale o moich przygodach na pewno. No, zobaczymy. Będę pisać i będę pisać więcej na blogu. Jest tego już naprawdę trochę. No Trochę widziałam mam też tak, właśnie. że jak podróżuję, to nie ma mnie. Po prostu jestem jakby w zupełnie innej rzeczywistości. Później, jak wracam, dopiero jestem w stanie nad tym przysiąść. Robię notatki oczywiście, bo bez notatek to pewnie by mi to wszystko wyleciało z głowy.
A piszesz na Facebooku, że Bali niezmiennie zachwyca roślinnością, zapachami, plażami. Możesz powiedzieć o tym więcej? Tak, ja w ogóle kocham Azję, chciałabym jej móc zwiedzić więcej, bo byłam też w Tajlandii 2 razy, ale Bali ma, ponieważ na Bali unosi się zapach kadzideł, które są częścią darów składanych przez Balijczyków bogom, codziennie jest to, odbywa się parę razy dziennie, więc ten zapach tych kadzideł jest, Bali jest, jeśli ktoś lubi, mam nadzieję, kadzidła, to ten zapach unosi się na ulicach. Jest to, uwielbiam. Jeśli chodzi o roślinność, jest bardzo bogata roślinność soczystej zieleni. I dlatego ja na przykład, jak ktoś się mnie pyta, kiedy polecałabym polecieć na Bali, kiedy, bo jest, na Bali jest pora deszczowa i pora sucha, no ja byłam we wszystkich porach, w obydwu porach, to dla mnie jednak na przykład marzec, albo listopad, to są takie fajne miesiące, gdzie jest ta roślinność ciekawsza niż w porze, bo No wtedy właśnie, są jeszcze pory Agnieszka, deszczu. powiedz, jaka tam występuje roślinność. No jest to roślinność egzotyczna, bardzo dużo palm, jest bardzo dużo palm kokosowych, tak jak A jadłaś jest. kokosa tam? Tam się nie, znaczy można kupić kokosy do jedzenia, a tam się kokosy pije. Są to kokosy młode, A bardzo przepraszam, duże. To nie... czy piłaś kokosa? Jak jestem na Bali, piję kokosy codziennie, bo dlatego, że w takich egzotycznych krajach, gdzie jest bardzo wysoka temperatura i człowiek się bardzo mocno poci, łatwo jest się odwodnić. A kokos jest idealnym elektrolitem. Gdzie dostarcza nam wszystkich niezbędnych minerałów, żebyśmy po prostu dobrze się nawodnili. Ja uwielbiam wodę kokosową Nie i tak potrzeba codziennie piję. wapna tam na Bali. Jest Nic. kokos. Nie, nie, nie. Jest kokos, dokładnie. Więc to jest jakby coś, co robię codziennie, czyli piję wodę kokosową, która jest bardzo tania zresztą. I bardzo smaczna, znaczy mi smakuje. No i co jeszcze? Przepiękne kwiaty, wszystko kwitnie i to jest zupełnie inna roślinność niż mamy my. Tych palm i jest przeróżnej odmiany, jest bardzo dużo, zupełnie inna. I ciężko jest to nawet w ogóle opisać i ciężko, ale przepiękne zdjęcia wychodzą, bo to światło jest rewelacyjne i kontrasty są bardzo duże. Plaże też obłędne, z bardzo ciepłą wodą, bardzo ciepła. Plaże bardzo szerokie, bardzo różnego rodzaju piasek jest. Że każda plaża jest zupełnie inna, dlatego że Bali jest wyspą wulkaniczną, więc od czarnego piasku do białego, rażącego w oczach. Więc to jest też cudowne, że. To jest tak mała wyspa, a tak różnorodna, jest też górzysta, no bo te wulkany same robią, więc nie jest jakby płasko, jest po prostu różnorodnie, bardzo różnorodnie. No i są też tam makaki, które kradną telefony, czapki, okulary i też jedzą z Tak. ręki. Makaki są bardzo śmieszne. Oczywiście trzeba na nie uważać i trzeba być ostrożnym, bo one potrafią ugryźć. Więc trzeba zachować ostrożność, nie wolno im patrzeć w oczy, ale no, są śmieszne i one są naprawdę duże, więc No można się przerwę ich cię, a bać. dlaczego nie wolno im patrzeć w oczy? Ale to jest takie, zwierzęta tego nie lubią. Generalnie nie patrzy się zwierzętom, zwłaszcza dzikim zwierzętom, nie patrzy się w oczy, one się czują wtedy zagrożone, nie mogą zaatakować, więc nie patrzy się. I też tak nie chodzić, bo to jest, nie wszędzie są makaki. Makaki są w niektórych miejscowościach. I nie chodzi się z jedzeniem w tych miejscach, gdzie one występują. No, pilnuje się rzeczy, nie trzyma się na zewnątrz, trzeba chować do pokoi. A powiedz też coś o kuchni na Bali, jaka jest? Na Bali głównie je się ryż, nie je się wieprzowiny, je się głównie drób, czyli no i głównie kurczaki. Wołowinę bardzo rzadko, głównie jest to ryż, kurczaki,
albo te kluski ryżowe. Ja nie przepadam za bardzo i ukocham owoce. Po prostu owoce są nieprawdopodobnie kolorowe, pyszne. No i te wszystkie egzotyczne, których u nas, no nie wiem, no ananas nigdy nie będzie smakował tak samo tutaj jak tam. Czy też banan, czy już nie mówiąc o tych bardziej egzotycznych, jak No marakuja. właśnie, Agnieszka, jakie tam owoce rosną na Bali? No właśnie, właśnie mówię, no, są marakuje, jest, no nie pamiętam po polsku, jest taki tak zwany dragon fruit, jest banany, no kokos, no bo kokos nie tylko można pić, jego można tam łyżką, można go zjeść, to co jest tą galaretowatą substancją. Jest bardzo dużo tych Pomarańcze te są. pomarańczy znaczy można kupić, ale to nie jest jakby owoc taki typowo balijski. Melony. Tak, melony są przepyszne. Więc mango. Chyba no, dużo, dużo więcej. A jest to wszystko tak kolorowe, piękne. Jeśli chodzi o samo Bali to i jedzenie też, to Bali jest bardzo nastawione też tak na turystów, więc na Bali zje się tak naprawdę międzynarodową kuchnię, wszystkie kuchnie. Co człowiek zapragnie, to zje tam w tym Bali. Nawet jest jakaś, nie, jakiś kolega mi mówił, że dopiero otwierają restaurację polską w jednej miejscowości, a coś Polacy po prostu się tam osadzili i otwierają. No Ciekawa jestem trochę. to będą może serwować bigos, No właśnie sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić trochę. Pierogi, nie wiem. krochówę, pierogi, tak jak mówisz. Wątróbkę, tak. No jak No znów ciekawa jestem. Agnieszka, jak znów pojedziesz, to będziesz wiedzieć, co tam będą serwować. No właśnie tak, dlatego że ja wracam na Bali. Wracam na A Bali w kiedy? listopadzie. W listopadzie i planuję też, organizuję 10-dniowy wyjazd, znaczy wyjazd dla 10 osób, żeby zabrać grupę razem z sesjami fotograficznymi, takim, i z taką objazdówką i mam cały plan już, mam wszystko zaplanowane, teraz zbieram grupę, mam tam 3 osoby chętne, więc mam nadzieję, że to wypali, bo bardzo chciałabym się podzielić Bali. Agnieszka, a powiedz, jak tam wyglądają małżeństwa na Bali? Jak wyglądają małżeństwa na Bali? Przede wszystkim oni Kto tam kulturowo. dominuje? Powiedz, kto tam dominuje? Mężczyzna czy kobieta? Nie ma tak. No, to nie jest. W ogóle Bali jest hinduskie. Jest to jedyna wyspa indonezyjska, która pozostała hinduska. I tam nie zobaczysz dominacji. Mężczyźni bardzo, bardzo fajnie opiekują się dzieciakami, na przykład. Bardzo często w hotelach czy w jakichś takich miejscach osobami, które sprzątają, są też mężczyźni. Byłam na ślubie balijskim. No właśnie, jak wygląda taki ślub balijski? To jest cała ceremonia, jest ona bardzo długa, bo ona trwa od świtu do nocy. Jest to zupełnie inaczej wygląda oczywiście. Dużo się w świątyni modli, dużo jest obrządków, które odbywają się w świątyniach. Nie jesteś w stanie poznać jakby panny młodej, ponieważ jest tak mocno wymalowana. Ubrana w oryginalne, tradycyjne szaty, że zupełnie wygląda inaczej niż jakby ja widziałam tą dziewczynę akurat przed ślubem i w trakcie. Cała wioska jest zapraszana. Wszyscy, którzy gdzieś są. Ja akurat wtedy, kiedy byłam w takiej malutkiej wiosce, więc cała wioska jest zapraszana. Każdy przynosi dary w postaci jedzenia. W postaci, to nie są takie jak u nas prezenty, tylko to są takie bardziej dary natury, czyli jedzenie właśnie owoce, warzywa, takie tradycyjne. No, bardzo ciekawe, jest bardzo dużo muzyki.
która jest wykonywana przez przez starszyznę. Więc dużo musiałabym opowiedzieć też o tym, co się tam. Może na kolejną rozmowę, kiedyś się umówimy, to opowiem całość. Ale jest Myślę, to że bardzo. tak. Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo wdzięczna za to, ponieważ byłam jedyną białą, która uczestniczyła w tym ślubie i byłam bardzo wzruszona, że mnie zaprosili i że pozwolili mi też zdjęcia robić, bo mam bardzo dużo fajnych zdjęć też z tego wydarzenia. Fajnie, bardzo, bardzo fajnie. A stoły uginają się? Nie, nie, nie. Nie, to są też bardzo skromni, oni są skromnymi ludźmi. To też trochę zmienia oczywiście, no gdzieś tam ta cywilizacja i popularność wyspy przyczynia się do zmiany ich też poglądu na temat pieniądza, czy na temat tego, czy być bogatym, czy nie, czy to warto, czy nie. Dlatego, że Balijczycy bardzo kochają swoją wyspę i swój tryb życia i tak, jak żyją. Dla nich jest to w większości wystarczające. Wszystko kręcące się wokół ceremonii, wokół wiary, no ale to też się właśnie zmienia. No, są nowe pokolenia, nowi turyści przybywają, i to też Agnieszka, zmienia ich. możesz powiedzieć, jaka tam jest religia? Hinduizm. Hinduizm. Tylko, że to nie jest taki tradycyjny, to się nazywa balijski hinduizm, no jakby odmiana. Oni mają swoje obrządki, swoje daty, bo na Bali nowy rok przypada właśnie w marcu. Ja 2 razy uczestniczyłam w nowym roku. No, jak wygląda taki nowy rok? Przywitanie Nowy rok. nowego roku, jak wygląda na Bali? Rozpoczyna się to w nocy, dzień przed, czyli taki Sylwester, od takiej ceremonii, która się nazywa Ogo Ogo. Polega to na tym, że Balijczycy parę miesięcy wcześniej budują takie ogromne, to są naprawdę ogromne potwory. I one są budowane chyba z papieru, z takiej masy papierowej. I po czym one są podczas tego święta Ogo w nocy, one są palone. I to się robi po to, żeby odgonić wszystkie duchy, które chciałyby nawiedzić Bali. To jest takie ciekawe. No i oczywiście to się wiąże z ceremonią, z muzyką, z tym, że te potwory, bo one są ciężkie. Dziesiątki Balijczyków, mężczyzn niesie na takich wielkich platformach do miejsca, gdzie one zostają spalone. I na następny dzień, to jest w ogóle bardzo ciekawe i bardzo piękne święto, na kolejny dzień, czyli tak zwany Nowy Rok, jest święto, które się nazywa Silent Day, czyli jest to dzień ciszy, gdzie nie można wychodzić z domów, gdzie nie świeci się świateł, gdzie się bardzo mało rozmawia ze sobą. Jest to dzień, kiedy każdy Balijczyk, jego zadaniem jest taka jakby medytacja, wejście w siebie i zrozumienie siebie bardziej, skupienie się na sobie, na bogach, na modlitwie. Więc to jest to, no i nie można chodzić, nie przemieszczać się po ulicach, tylko trzeba siedzieć w miejscach, gdzie my turyści też musimy to przestrzegać i być. I jest to też dlatego, ponieważ w tym dniu wszystkie duchy przelatują nad Bali i żeby się te duchy nie zatrzymały, dlatego wszyscy mamy być cicho, żeby nie zatrzymały się, żeby czasami nie zobaczyły, że jest życie na Bali, więc to jest super w ogóle, takie magiczne bardzo. Dlatego to się mówi, że to jest wyspa bogów, bo tam jest wszystko o bogach i jest pełna świątyń i takich właśnie tego typu wierzeń. Jest święte Byłaś w drzewo, takiej wszystko zresztą jest. świątyni? Byłam w kilku, dlatego że tych świątyń jest naprawdę dużo, więc byłam w kilku. Trzeba zawsze pamiętać o tym w ogóle, to może od razu powiem, że bo nie każdy turysta się przygotowuje do tego, do takiej podróży, że do świątyń nigdy nie wchodzimy w koszulkach bez ramion i zawiązujemy sobie chusty na kobiety zawiązują sobie chusty na takie spódniczki sobie robią, jeśli nie mają dłuższej spódnicy. To jest bardzo ważne, bo to jest jakby szacunek dla bogów i dla świątyń. A jak wygląda tam w takiej świątyni?
Te świątynie to nie są kościoły nasze, obite złotem. I czasami można się pomylić, nawet nie wiedzieć, że jest się w świątyni, bo to są, czasami to jest tylko takie mury, nie jest przepiękna świątynia, która jest w Uluwatu na klifie, ale czasami to może być tylko taka brama, która jest rzeźbioną bramą, przez którą się przechodzi i później jest tylko dach i taki plac. I to jest świątynia, bo te świątynie są wszędzie. Oni też mają jakby, każdy dom ma swoją świątynię, takie małe miejsce, gdzie oni również składają dary Bogom codziennie. I mogę powiedzieć ciekawostkę, że na przykład do świątyni nie może wejść kobieta, która ma okres. I tak samo kobieta, która ma okres, nie może składać dary Bogom. Wtedy składa je mąż, albo brat, albo ktoś inny, jakiś inny mężczyzna, nie kobieta. Więc to też jest bardzo ciekawe. A jakby złożyła te dary, a w czasie okresu? To nic się nie stanie, to jest po prostu No wiara, wiem, no to chyba tak tylko jak. według nich, co by się stało? A to już tego nie wiem, muszę sprawdzić. Nie wiem, może, nie będę wymyślać, bo nie wiem, co by się stało, ale to ciekawe, sprawdzę sobie, dzięki Bogusia, bo to fajne. A co byś chciała na koniec dodać? Zachęcam wszystkich do podróżowania. I zachęcam wszystkich do czytania może mojego bloga, jeśli ktoś chciałby więcej dowiedzieć Ja się o mnie wkleję i tam dużo tych. link do twojego bloga pod naszą audycją na Okej. YouTube. Co jeszcze? No może to, żeby spełniać swoje marzenie, żeby iść za swoimi pasjami, żeby się realizować i żeby robić to, co się kocha z radością, żeby najwięcej w nas było radości, mniej narzekania i mniej jakiegoś takiego smutku. Tego w ogóle wszystkim życzę, żeby jak najmniej smutków, a jak najwięcej radości. Dziękuję Ci, Agnieszka, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Ja Ciebie również pozdrawiam i mam nadzieję do usłyszenia, zobaczenia i pozdrawiam wszystkich. Pa! A.